Małgorzata Rogaty, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na początek tematy dnia. Wysoka liczba zakażeń koronawirusem. W tej chwili dużo osób jest zarażonych skąpoobjawowo, bo są to młodsze osoby. Jesteśmy dosprzętowieni w respiratory, w odpowiednie łóżka do leczenia właśnie typowo koronawirusa. Groźne pożary w regionie. Podejście na miejscu zdarzenia, strażacy stwierdzili pożar w mieszkaniu, bardzo szybko go ugasili. Przy użyciu sprzętu ochrony dróg oddechowych prowadzono działania wewnątrz budynku. We wtorek oficjalne przejęcie diecezji bydgoskiej przez nowego ordynariusza. Umacniać wiarę mogę przez to pełne miłości i pokory głoszenie Jezusa Zmartwychwstałego. Bardzo ciepły, serdeczny, bezpośredni, ale też krótki i konkretny. To najwyższa dotąd liczba nowych zakażeń czwartej fali pandemii. Dzisiaj potwierdzono 882 zakażenia koronawirusem w kraju, zmarło 20 osób. Najwięcej chorych jest w Lubuskiem i Mazowieckiem. W Kujawsko-Pomorskim 16 nowych zachorowań. W szpitalach coraz więcej chorych z COVID-19. W większości to osoby niezaszczepione. Personel medyczny wkracza w kolejny trudny okres. Jednocześnie przyjmuje podziękowania za to, co już udało się zrobić. Wojewoda wręczył dziś honorowe odznaczenia ministerialne pracownikom Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. To dla personelu medycznego był najtrudniejszy czas w pracy zawodowej, obowiązki wykonywane w zagrożeniu, kiedy jeszcze nie było szczepionek. W pierwszych miesiącach pandemii brakowało też sprzętu. Pacjenci z kolei zmagali się z wirusem i samotnością bez osobistego kontaktu z najbliższymi. Bardzo takimi trudnymi momentami była sytuacja, gdzie pacjent odchodził. I odchodził w samotności. Odchodził w samotności albo przy nas. Prosili pacjenci, żeby zadzwonić do rodziny. Robiliśmy to. Dzwoniliśmy nieraz na kamerkę, żeby na chwileczkę ten pacjent mógł zobaczyć się z tą najbliższą rodziną, ponieważ była to jedyna droga tutaj kontaktu. To właśnie Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy przyjmował pierwszych pacjentów chorych na COVID-19 w regionie. Pracownikom lecznicy dziękował za pracę wojewoda kujawsko-pomorski. Kilkadziesiąt osób wyróżniono honorowymi odznakami ministra zdrowia oraz medalami wojewody. Zdaliśmy egzamin pod względem organizacyjnym, logistycznym, merytorycznym, bo stąd wychodziły rekomendacje dla innych placówek, dla innych lekarzy. Apogeum trzeciej fali w regionie to ponad 2000 chorych w szpitalach z COVID-19 i 230 zajętych respiratorów w jednym czasie. Teraz w Kujawsko-Pomorskim liczba zachorowań wzrasta powoli, ale przed punktami wymazowymi już zaczynają się ustawiać kolejki osób, które chcą zrobić test w kierunku koronawirusa. Na razie w szpitalach w województwie przybywa około 50 chorych. Ta liczba będzie rosła. Wykonaliśmy wiele inwestycji w kujawsko-pomorskich szpitalach, inwestycji tlenowych, a tlen jest tym bardzo ważnym lekiem, który jest w stanie uratować wielu ludzi. Jesteśmy dosprzętowieni w respiratory, w odpowiednie łóżka do leczenia właśnie typowo koronawirusa. Miniona doba to 882 potwierdzone testem przypadki zachorowań w kraju. Jednak rzeczywista liczba prawdopodobnie jest zdecydowanie wyższa. Powinniśmy to mnożyć razy 5, pewnie 6, bo w tej chwili dużo osób jest zarażonych skąpoobjawowo, bo są to młodsze osoby. Znaczna część osób nie zgłasza się na test, bo myli objawy COVID-19 z grypą lub chce uniknąć kwarantanny. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. W całym regionie trwają akcje promujące szczepienia. Tym razem otwartą debatę dotyczącą rezultatów podania szczepionek zorganizowano w Rypinie. Każdy taki przystanek to okazja do zaszczepienia kolejnych osób. Pan chce się zaszczepić? Ja chcę zaszczepić. Dobrze. Tym razem z takiej możliwości mogli skorzystać mieszkańcy Rypina. To kolejna akcja promująca szczepienia. Powiat rypiński to 50% osób zaszczepionych podwójną dawką, dlatego cały czas promujemy te szczepienia. Staramy się zachęcać wszystkich, sam jestem zaszczepiony. By zachęcać skutecznie i zwiększać świadomość na temat szczepień, organizowane są takie spotkania. To jest najważniejsze, praca u podstaw. Tym razem otwartą dyskusję dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 zorganizowano w Rypińskim Domu Kultury. Wzięli w niej udział medycy, przedstawiciele sanepidu i samorządowcy. To dzisiejsze spotkanie na pewno przybliża nas do celu, jakim jest zwiększenie
procentu zaszczepionej populacji, tak to się określa, ale to zbuduje naszą zbiorową odporność. Wszystko po to, by powstrzymać czwartą falę koronawirusa. Szczepienia to do tej pory jedyny sposób na to, by uchronić się przed ciężkim przebiegiem choroby. Skorzystajmy z dobrodziejstwa nauki i zaszczepmy się. A teraz od wczoraj wiemy już, że wszyscy powyżej 50 roku życia oraz z obniżoną immunosupresją mogą stosować również trzecią dawkę i myślę, że z czasem wejdzie to nam w krew. Do tej pory w całym kraju zaszczepiło się ponad 19 milionów osób. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Dwa groźne pożary w regionie ostatniej doby. Rozpoczęła się jesień, a wraz z nią okres grzewczy. Rośnie więc zagrożenie pożarowe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych. Strażacy apelują, by zadbać o swoje bezpieczeństwo, zanim będzie za późno. We wtorek wieczorem we Włocławku pożar zauważono w budynku mieszkalnym. Na miejsce wysłano 3 zastępy straży. Akcja trwała niecałą godzinę. W wyniku pożaru została poszkodowana jedna osoba. Przed przyjazdem straży pożarnej ewakuowali się mieszkańcy innych mieszkań. Strażacy z płonącego mieszkania ewakuowali kota, którego przekazali właścicielce mieszkania. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w skrzynce elektrycznej. Sprawę badają policjanci z Włocławka. Niebezpiecznie było też w Szkocji w powiecie nakielskim. Ogień pojawił się w jednym z domów. W obiekcie nie przebywały żadne osoby, także nie było konieczności ewakuacji ludności, aczkolwiek była ewakuowana zawartość budynku, czyli tak zwane mienie. Przy użyciu sprzętu ochrony dróg oddechowych prowadzono działania wewnątrz budynku, działania gaśnicze, jak i również trwały prace rozbiórkowe elementów konstrukcji dachu. Pożar gasiło 9 zastępów straży pożarnej. Najprawdopodobniej doszło tam do zwarcia instalacji elektrycznej. Tylko we wrześniu w kraju w wyniku pożarów w mieszkaniach zginęło 18 osób, a 120 zostało rannych. Sezon grzewczy to czas wzmożonej pracy strażaków. Ogień, a także czad atakuje cicho, szczególnie tam, gdzie domownicy nie dbają o sprawność urządzeń. Powinniśmy pamiętać o tym, że przewody wentylacyjne muszą być drożne i nawet kiedy jest tam zimno, to nie powinniśmy tych przewodów zasłaniać. Wówczas może powodować to, że będzie powstało w naszym mieszkaniu tlenek węgla. W przypadku zauważenia niedrożności przewodów należy zgłosić się do firm, które mają uprawnienia do reperowania tego typu sprzętu. Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie zabierać się za naprawę. Warto również zaopatrzyć się w czujkę tlenku węgla i dymu. 28 września o godzinie 16 w bydgoskiej Farze odbędzie się kanoniczne przejęcie diecezji bydgoskiej przez nowego ordynariusza, księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka, wcześniej biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk zastąpi biskupa Jana Terawę, który w maju złożył rezygnację. Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk to w środowisku księży i wiernych diecezji bydgoskiej postać dotychczas mało znana. Urodził się w 1961 roku w Sławnie. Święcenie kapłańskie przyjął w 1987 roku. W 2016 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jak przyznaje nowy ordynariusz, decyzja papieża była dla biskupa zaskoczeniem. W tym momencie lęk, po ludzku to jakoś odczułem, bo biskup pomocniczy jest do pomocy, nie bierze pełnej odpowiedzialności, jest taki, no, czeka na jakieś wskazania od biskupa diecezjalnego, a tutaj oczywiście w tym momencie zaczyna się odpowiedzialność. Odpowiedzialność przede wszystkim za krzewienie wiary. Jak wskazuje nowy ordynariusz diecezji bydgoskiej, największym problemem jest słabnąca rola Kościoła. Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk chce między innymi szukać metod dotarcia do człowieka. Patrząc, co się dzieje, jaka jest sytuacja Kościoła, jaka jest sekularyzacja, jak jest osłabienie wiary, umacniać wiarę do tych, których idę, a umacniać wiarę mogę przez to pełne miłości i pokory głoszenie Jezusa Zmartwychwstałego. On też podkreślał w wielu wywiadach, jak czytałem czy słuchałem, że tak naprawdę życie Kościoła i diecezji toczy się w konkretnej parafii, czyli być blisko człowieka, słuchać jego głosu.
Oficjalnie ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk obejmie pieczę nad diecezją bydgoską we wtorek, 28 września, w czasie uroczystych nieszporów. Zastąpi obecnego biskupa tymczasowego Wiesława Śmigla, który kierował kurią po rezygnacji biskupa Jana Tyrawy. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Wypadek policjanta, który na rowerze prowadzi akcję charytatywną. Wystawa artefaktów znalezionych w grobach na bydgoskiej Łączce. Jechał rowerem, by pomóc chorej na raka 19-letniej dziewczynie. Policjant z Płocka zorganizował akcję, w której chciał przejechać 1000 km bez snu, by zdobyć na jej leczenie pieniądze. Niestety na trasie uległ wypadkowi i trafił do grudziąckiego szpitala. Gdy jego stan się poprawi, chce wyruszyć w dalszą drogę, by zebrać potrzebną kwotę. Jechałem z drogą pierwszeństwem. Po prostu kierowca dużej jakieś tam cysterny, beczki. Wymusił pierwszeństwo i wjechał mi na mnie, a ja w niego najechałem po prostu z dużym impetem. I odbiło mnie na około dobrych 4 metrów, jak nie lepiej. I po prostu w tej chwili jestem w szpitalu w Grudziądzu. Jechałem tutaj karetką. Mam lekki uraz głowy z lewej strony, bo uderzyłem głową centralnie. Całe szczęście, że miałem kask. Nie jest najgorzej. Myślę pozytywnie, optymistycznie, że lekarze powiedzą mi, że wszystko jest okej. Jestem pomysłodawcą, organizatorem wydarzenia charytatywnego, które ma na celu zbieranie pieniążków na leczenie Aleksandry Ziomki z Radomia, u której zdiagnozowano guza, którego nie można zoperować w żaden sposób, a jedyną szansą na uratowanie jej życia jest poddanie się drugiemu leczeniu, które kosztuje 30 tysięcy złotych. Ja jadę do celu! Trzymajcie się i kibicujcie! Byli powstańcami, żołnierzami, działaczami organizacji niepodległościowych. W niedzielę na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy odbędzie się pogrzeb ofiar zbrodni komunistycznych. Do końca miesiąca w delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej można obejrzeć przedmioty należące do bohaterów, których szczątki odnaleziono na bydgoskiej Łączce. Książeczka do nabożeństwa, drewniany krzyżyk, ryngraf. To przedmioty należące do osób skazanych na karę śmierci przez komunistyczne władze. Artefakty zostały odnalezione w czasie prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2018-2019 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy. Co tam znaleziono po tylu latach? Bardzo niewiele. Z tego powodu, że byli oni oczywiście chowani też również bez strumień i wielkim nieładzie. Po prostu przywożeni z więzienia i wrzucani do wspólnego dołu. Niemniej zachowały się guziki żołnierskie, zachowały się resztki mundurów, butów. Bohaterowie bydgoskiej Łączki zostaną pochowani podczas państwowego pogrzebu na nowo wybudowanej kwaterze żołnierzy wyklętych. To żołnierze Wojska Polskiego i Armii Krajowej, starszy sierżant Ludwik Augustyniak, pseudonim Cygan, starszy sierżant Florian Dudkiewicz, pseudonim Jawor, podporucznik Tadeusz Ośko, pseudonim Sęp, a także dowódca Młodzieżowej Organizacji Niepodległościowej Zbigniew Rostek. Szczątki, prawdopodobnie należące do żołnierza AK Tadeusza Stankiewicza, spoczną jako bezimienne, gdyż do dziś nie udało się odnaleźć jego rodziny i potwierdzić jego tożsamości badaniem genetycznym. Na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej odbędzie się uroczysty, godny pochówek 5 żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych w otoczeniu asysty wojskowej, rodziny, najbliższych oraz mamy nadzieję, że wielu mieszkańców Bydgoszczy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Bazylice pod wezwaniem świętego Wincentego Apaulo w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Ceremonia transmitowana będzie na antenie TVP3 Bydgoszcz. Kanały burzowe z XIX wieku odkryto podczas prac budowlanych na bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Prace w tym miejscu związane są z budową pawilonów, które wpisują się w działania rewitalizacyjne terenu nadwiślańskiego. Losy kanałów są jednak niepewne, bo prace nie zostały objęte nadzorem archeologicznym. Na bulwarze filadelfijskim trwają roboty budowlane związane z rewitalizacją miejskiej przestrzeni, konkretnie budową 2 pawilonów.
kilka metrów pod ziemią. Światło dzienne ujrzały. W trakcie tych prac odkryto kanały burzowe z XIX wieku. Kanały służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych najpewniej pochodzą z lat 90. XIX wieku, bo zanim powstał w tym miejscu bulwar, przez lata, od średniowiecza do lat 60. ubiegłego wieku, działał toruński port wiślany, do którego dobijały także statki morskie. Szacuje się, że tych statków w średniowieczu przypływało mniejszych lub większych około 4000 w ciągu roku. Prace na budowie nie zostały wstrzymane, ale jak przekonują przedstawiciele miasta, kanały zostały zabezpieczone przed ich potencjalnym uszkodzeniem. I choć wojewódzki konserwator zabytków nie objął prac nadzorem archeologicznym, to... Zastanawiamy się nad tym, czy będzie możliwość na przykład wyeksponowania w budowanych pawilonach tych kanałów burzowych. To jednak wymaga uzgodnień z projektantami i z wykonawcami. Wymagałoby też zmian w dokumentach, czyli w pozwoleniach chociażby na budowę. Która pomimo historycznych odkryć nie powinna według zapewnień mieć opóźnień w realizacji. Toruń, Natalia Kurowska. A teraz gratka nie tylko dla miłośników militariów. Z okazji 25-lecia Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy do końca września mieszkańcy mogą kupić wyposażenie od wojska. W asortymencie znajduje się 70 pozycji, m.in. rękawice, kombinezony, skrzynie czy latarki. To nie rekwizyt, a prawdziwy kombinezon lotnika marynarki wojennej. Pamiątki i inne gadżety militarne mogą znaleźć się na domowych półkach. Mamy kombinezony lotnicze pilota w kolorze pomarańczowym i zielonym. Może być to jako gadżet w domu, a również może być do uprawiania sportów lotniczych, sprachroniarze, paralotniarze. To jubileuszowa wyprzedaż z okazji 25-lecia oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Na nowych nabywców czeka ponad 70 pozycji wycofanych z wojska rzeczy. Niektóre rzeczy nas zaciekawiają, do czego to może służyć. Na przykład coś, co przypomina worek, albo tutaj z synem się zastanawialiśmy, co taka skrzynia mogła przewozić, czy jakieś mega niebezpieczne rzeczy, czy jakieś po prostu te potem talerze czy sztućce. Ta latarka taka prostokątna. Spodobała się? No. Szczególnie, że jest ich już coraz mniej, a ich wartość wciąż rośnie. Podczas jubileuszowej wyprzedaży latarkę wojskową można natomiast kupić za jedyne 4 zł. Mamy rzeczy, które możemy używać również na co dzień, także i w celach kuchennych, gastronomicznych, do ogrodu. Możemy kupić to z sentymentu. Tak, możemy kupić chociażby taki plecak, który jest zrobiony z super materiału, przyda nam się w szkole, przyda nam się na spacer, na grzyby, na ryby, w bardzo wielu miejscach. Rzeczy można wybierać od poniedziałku do piątku w magazynie agencji przy ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem polskich sił zbrojnych. Tramwaj, autobus, a może rower. Region świętuje Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji w wielu miastach kierowcy za okazaniem dowodu rejestracyjnego mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. W Toruniu zorganizowany został także piknik. Tak wyglądało centrum Bydgoszczy we wtorkowe popołudnie. W Dzień Bez Samochodu wiele osób spędziło czas w korkach. W Bydgoszczy, ale też w innych miastach, na przykład w Toruniu, Grudziądzu czy Włocławku, można było skorzystać z bezpłatnych przejazdów. Wystarczyło mieć przy sobie dowód rejestracyjny. Powietrze czyste, no i w ogóle przyjemniej jest, jeżeli tych samochodów tyle nie ma na tych ulicach. Dobry postęp, żeby wyeliminować te spaliny, które są w powietrzu, żeby ludzie bardziej oddychali, lepiej oddychali, nie? Niektórych do zrezygnowania z auta namawiać nie trzeba, bo na co dzień zamiast 4 kółek preferują 2. Dbanie o środowisko, ochrona środowiska, nie płaci się za parking. Też kondycję trochę, że po trochę człowiek rano czy po południu wracając z pracy trochę ruchu się przyda. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu w Toruniu zorganizowano festyn, w trakcie którego mieszkańcy mieli możliwość oznakować swój rower, spróbować swoich sił na ergometrach, czy rozwiązać zagadki i wyjść z pełnego tajemnic autobusu. Całość polega na tym, żeby w ograniczonym czasie właśnie rozwiązać zestaw takich logicznych zagadek. W środku jest trochę kłódek, trochę
podpowiedzi różnych i chodzi, są też niektóre są trochę bardziej schowane, trzeba się trochę tam szukać po tym autobusie. No i są też częściowo związane w jakiś sposób z transportem zbiorowym. Chętni mogli dostać także sadzonki drzew. Żeby dostać taką sadzonkę, trzeba odpowiedzieć na pytanie quizowe dotyczące Miejskiego Zakładu Komunikacji albo okazać bilet, skasowany bilet, taki normalny bilet przejazdowy, bądź bilet miesięczny. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Pora na sport. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Do rozpoczęcia siatkarskiej Tauron Ligi pozostały dwa dni. Już w piątek polskie przetwory Pałac Bydgoszcz zmierzy się na wyjeździe z Radomką Radom. To czwarty zespół poprzedniego sezonu. Trudny przeciwnik. Na pewno mają ambicje w tym roku na grę o medale. Tym bardziej, że w poprzednim sezonie troszeczkę odpadli z tej rywalizacji. Także mamy świadomość, że idziemy na bardzo ciężki teren i spodziewamy się dużego oporu, ale tak jak powiedziałem, jedziemy walczyć i wynik na pewno będzie wtedy sprawą otwartą. Więcej na ten temat w naszym serwisie. W nim również opowiemy o sukcesie Maksymiliana Pawełczaka z BTŻ Bydgoszcz, który został indywidualnym mistrzem Polski na mini żużlu. A jaka pogoda będzie nam towarzyszyła w pierwszych dniach kalendarzowej jesieni? O tym Angelika Bednarska. Dzień dobry. Tegoroczne lato już liczy godziny do odejścia. Dzisiaj, dokładnie o 21:21, powitamy astronomiczną jesień. Wówczas promienie słońca padną prostopadle do równika, a długość dnia równa będzie długości nocy. Natomiast 23 września nadejdzie jesień kalendarzowa. Według prognoz synoptyków rozpocznie się ona łagodnie. Do końca miesiąca dni w regionie będą pogodne i w miarę słoneczne. Temperatura oscylować będzie w granicach od 17 do 20 stopni, a nocami spadnie poniżej 10. Nie wiem jak Państwo, ale ja uwielbiam tę porę roku. Za kolory, spadające liście, długie jesienne wieczory i czas, który jakby nagle zwalnia. Więcej informacji pogodowych już za chwilę. Do zobaczenia. Astronomiczna, kalendarzowa, tak czy inaczej, jesień. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam, do zobaczenia.